Mecz finałowy pomiędzy dwoma włoskimi drużynami dobiega ku końcowi. 39 sekund. Jesi wygrywa 59-49. Drużyna, która w grupie pokonała Polaków, jak najbardziej zasłużenie. No niestety jeszcze próbują, ale 30 sekund to jest naprawdę zbyt mało czasu, żeby nadrobić 8 punktów. Tu chłopak z numerem 12 boi się troi. Gdyby od początku tak grali, to by się nie udało. No. Sekund. Teraz już będą faule taktyczne. Dwa rzuty wolne. Jesi, ile kilometrów stąd? Niedaleko. 90 kilometrów. Klub założony w roku 66. Szkolenie od wczesnych lat. Dobra selekcja, dobry scouting. 26 sekund do końca. Jeszcze dwa rzuty wolne. No dużo rzutów wolnych nie wykorzystują zawodnicy w strojach żółto-czarnych i to się odbija na wyniku. Proszę. Gramy. Kolejne rzuty wolne będą. Teraz po każdym faulu są rzuty wolne. Wszyscy czekają na ceremonię zakończenia, na medale. Bo tu na tym turnieju żadne dziecko nie wyjeżdża bez medalu. Troszkę dziwnie, bo medale są praktycznie złoto, srebro i brąz. A tu są dla wszystkich jednakowie. No ale w mini koszykówce w tym wieku to dziecko czeka na medal. Niech ma. Puchary są tylko 4. Nie ma wyróżnień indywidualnych. Może by nie wiem, bitni, nie wiem. I znowu 10 punktów przewagi. Już odliczam do końca. Zostało 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec! Jest i wygrywa. Na służenie gratulujemy zespołowi, trenerowi. Specjalnie dla polskiego serwisu koszykówki młodzieżowej z Fermo, z historycznego miasta we Włoszech, z 5. festiwalu mini koszykówki Zibi.